Doda zamieściła w sieci nagranie, które trwa zaledwie 24 sekundy. Zaczęła od mocnych słów o przykrej wiadomości. Fanom jako pierwszym zdradziła szczegóły. Doda niedawno otwierała szampana, by świętować rocznicę trasy koncertowej i wydania reedycji płyty akwaria. Album zebrał świetne recenzje, był nominowany do Fryderyka. A wszystkie single, które go promowały, pokryły się złotem lub platyną. Do tego doszły inne projekty zawodowe, które pochłonęły wokalistkę bez reszty. Niedawno do sprzedaży internetowej trafiła perfumetka ze zmodyfikowanym zapachem luna. Nieco słodsze i lżejsze nuty szybko znalazły swoich fanów i zapewne kwestią czasu jest, aż perfumy będą dostępne nie tylko w wersji mini. Do tego wszystkiego dochodzą publiczne wystąpienia. W minioną niedzielę Doda zaskoczyła fanów, zasiadając przy stoliku wśród publiczności tańca z gwiazdami. Swoją popularność Doda wykorzystuje także w szczytnych celach. Tuż po tym, jak dolny śląsk nawiedziła powódź, artystka wsiadła w auto i pojechała, czym prędzej pomóc powodzianom. Zakasała rękawy, by wspólnie z przyjaciółką Oliwią posprzątać domy poszkodowanych. Pierwszego dnia mieliśmy tylko roznosić tylko leki. Żywność i chemię, ale szybko zauważyliśmy, że są miejsca, gdzie jest bardzo dużo tej wody. Za kolana, aż i stoją ludzie, którzy potrzebują pomocy w sprzątaniu domu. Władowałam się tam w krótkich kaloszach, spodenkach i tak jak stałam. Zaczęliśmy im tam pomagać te kilka godzin, powiedziała Doda światu gwiazd. O wszelkich aktywnościach Doda informuje fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie prowadzi nie tylko publiczny profil, ale też zamkniętą grupę, z której najszybciej można dowiedzieć się, co aktualnie u niej słychać. W środę 9 października przyszła pora na nowe wieści. Doda, wrzuciła trwające 24 sekundy nagranie głosowe. Które zaczęła od niepokojących słów. Szybko jednak przeszła do konkretów, czym uspokoiła swoich wielbicieli. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj rozpoczęłam fantastyczny dzień, a za oknami nie jest fantastycznie. Niemniej chciałam wam powiedzieć, że mam dla was taką przykrą wiadomość, bo chyba będziecie musieli nastawić sobie w sobotę rano bardzo wcześnie budziki. Wyznała doda. Po chwili dodała kolejną głosówkę. Tym razem można było posłuchać, jak śpiewa Przebój piaska budzikom śmierć. Nie wiadomo, co dokładnie na sobotę rano zaplanowała Doda, wszystko wskazuje na to, że artystka odwiedzi jeden z programów śniadaniowych. Fani najczęściej typują Halo tu Polsat i rozmowę na temat rocznicy trasy Akwariator, do której sukcesu rękę przyłożył właśnie Polsat. Czekamy na dalsze oficjalne komunikaty z ust Dody.